Witam Państwa ponownie. Niektórzy ludzie mają wielką skłonność do wdawania się w konflikty. Bohater naszej dzisiejszej historii z pewnością do takich należał. Już w szkole podstawowej przy każdej okazji wdawał się w bójki, co było powodem nieustannych kłopotów, a jako młody człowiek wstąpił do Marines z nadzieją na poważniejsze batalie. Przez cały ten czas uczestniczył też w bitwie niewidocznej gołym okiem i toczy ją nadal, choć już po drugiej stronie, jako że jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Poruczniku, chcielibyśmy prosić o przeniesienie. Gdzie? Gdzie więcej się dzieje? Wszyscy trzej? Tak jest, poruczniku. Więcej się dzieje. Co z wami, chłopaki? Poruczniku, przyjechaliśmy tu, żeby walczyć. Do tego zostaliśmy wyszkoleni. I chcemy pokonać wroga. Co byście palili? Nic, poruczniku. Mówimy całkiem poważnie. Tu macie mnóstwo roboty. To nie jest film wojenny. To się dzieje naprawdę. A moim zadaniem jest dostarczyć was z powrotem do domu w jednym kawałku, a nie spełniać każdą waszą zachciankę. Dam wam kilka dni na przemyślenie tej kretyńskiej prośby. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Zapomniani. Tak czuje się większość bezdomnych żyjących na ulicy. Kiedy wchodzą do Pacific Garden Mission, to jakby wracali do domu. Czują się mile widziani, chciani i kochani. Mogą najeść się dosyta, wziąć prysznic i przebrać w czyste ubranie. I śpią w łóżku, w pościeli, a nie pod mostem. Dzięki ludziom dobrej woli wspierającym misję finansowo, daje ona schronienie bezdomnym już od roku 1877, z czego skorzystały miliony osób. Zaś przesłanie Bożej miłości i troski, jakie leży u podstaw jej istnienia, zmieniło na zawsze życie tysięcy z nich. I o takich właśnie przemianach opowiadają nasze słuchowiska. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 3012 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da wam do myślenia. No i co? Zadowolony, że nie przeniosłeś się do innego oddziału? Tak jest, poruczniku. Nie mogę odżałować, że moi koledzy odeszli. Próbowałem ich przekonać, ale się uparli. Niestety. Dzięki, że pojechałeś ze mną, Berens. To nie będzie łatwe zadanie. Wolałbym robić cokolwiek innego, byle nie to, poruczniku. To jednak trzeba zrobić. Ty znasz ich lepiej niż ktokolwiek w oddziale, więc będziesz mógł zidentyfikować ciała. Bohater tej historii miał zaledwie 19 lat, kiedy podczas jego służby w Wietnamie doszło do tych dramatycznych wydarzeń. Oto opowieść o tym, jak jego życie wyglądało wcześniej i co było potem. Prawdziwa historia Billa Berensa już teraz w Wyzwolonym. Nie cierpiałem żadnej ze szkół, do których chodziłem. Zbyt ostra dyscyplina, za mało miłości. Cierpiały na tym moje oceny, a ja nieustannie wpadałem w kłopoty z powodu łamania zasad i bujek. Po 6 klasie rodzice pozwolili mi wybrać, co dalej, więc poszedłem do publicznej szkoły niedaleko domu. Rodzice zabierali nas do kościoła, ale nigdy nie słyszałem prawdziwej Ewangelii. Nauczano tam, że do nieba można się dostać dzięki dobrym uczynkom. Ja jednak nie miałbym szans. W ostatniej klasie liceum wiedziałem już, że z moimi ocenami nie mam szans dostać się do koledżu. Pewnego dnia, kiedy razem z moim kolegą Edim wracaliśmy ze szkoły, zobaczyłem kogoś, kto zrobił na mnie wielkie wrażenie. Stary, popatrz na tego gościa. To chyba jakiś ważniak, co? Błękitny mundur, to chyba Marines.
Chciałbym zostać Marines. A gdybym miał wstąpić do wojska, to tylko do piechoty morskiej. No to chodźmy do biura rekrutacyjnego. Zobaczmy, jakie są wymagania. Ty jesteś pewny, żebyś tego chciał? Z moimi ocenami i tak nie mogę iść do koledżu. Na pewno lepsze to niż praca w fabryce. I tak po ukończeniu szkoły wstąpiliśmy do piechoty morskiej. W lipcu 1965 roku wysłano nas na wyspę Paris. To było najbardziej wytężone i intensywne 11 tygodni w moim życiu, kiedy musztrujący nas instruktorzy formowali z nas Marines. Po kursie podstawowym przyszedł czas na zaawansowane szkolenie piechoty. Stacjonowaliśmy w Camp Lejeune w północnej Karolinie. Specjalizacją EDA była łączność, moją artyleria. Na początku 1966 roku dostaliśmy urlop i pojechaliśmy do domu do Pensylwanii. Co byś powiedział na podwójną randkę? Mam dla ciebie dziewczynę. Randka w ciemno? Nie, dzięki. A daj spokój, Bill. Spodoba ci się. To najlepsza przyjaciółka mojej laski. Randki w ciemno nigdy się nie udają. Tym razem będzie inaczej, mówię ci. W sobotę wieczorem. A jak ma na imię? Marlene, ale wszyscy nazywają Merli. Chodzi jeszcze do szkoły? Tak, do naszej. Która klasa? 10. Daj spokój, toż to dziecko, co ty? Nie bądź uparty, Bill. Będzie niezła zabawa. No dobra, no ale... Ale raz i nigdy więcej. Nie znałem jej, choć mieszkała zaledwie 5 minut ode mnie. Kiedy przyszedłem pod jej dom, musiałem długo na nią czekać. Później dowiedziałem się, dlaczego. Przepraszam za spóźnienie. Musiałam jakoś przekonać moją mamę odnośnie wieczoru. Dlaczego? Nie chciałam jej powiedzieć, że wychodzę z tobą, ale w ostatniej minucie sumienie mi nie pozwoliło. Sumienie? Pamiętam cię ze szkoły i wiem, jaki byłeś. Mama też. W dodatku ona wie, że służysz w Marines, więc bałam się, że może się nie zgodzić. Większość ludzi szanuje Marines. Owszem, ale mamy się boją. Z tego, co wiem, to mają ku temu powody. No, jak? W końcu się udało. Z początku była mocno niezadowolona, ale ufa mi. Ma ku temu powody. Zanim wieczór się skończył, wiedziałem już, że to niezwykła dziewczyna. Może ta właśnie dla mnie. Kiedy wróciłem do Camp Lejeune, pisaliśmy do siebie. Wtedy już wiedzieliśmy o Wietnamie, a ja robiłem wszystko, żeby się tam dostać. Jesienią uczestniczyliśmy w manewrach w Fort Bragg. Którejś nocy, o 2 nad ranem, sierżant wyciągnął mnie z mojego namiotu. Hej, Berens, jesteś tam? Wychodź. Tak jest, sierżancie. No, pakuj się. Jedziesz do Camp Lejeune. Mogę zapytać, dlaczego, sierżancie? Spełniło się twoje życzenie. Lecisz do Wietnamu. Podekscytowanie mieszało się ze strachem. Pojechałem do domu na standardowy 30-dniowy urlop i codziennie spotykałem się z Merli. Nasza znajomość przekształciła się w bliską przyjaźń. Ty i Marines zostaliście dla siebie stworzeni. Nigdy nie uciekałem przed walką, to pewne. Moja mama pochodzi z Belgii. Z ojcem poznali się i pobrali, kiedy tata stacjonował tam pod koniec wojny. Myślałam, że on służył w marynarce. Nie, teraz pracuje w marynarce. Ale wtedy był lekarzem wojskowym. W każdym razie, kiedy miałem 10 lat, mama zabrała mnie i moje 3 siostry do swojej rodziny w Belgii. Mieliśmy pomieszkać tam jakiś czas, więc wysłano mnie do szkoły. Ale wyrzucili mnie już pierwszego dnia. Za co? A jak myślisz? 4 czy 5 chłopaków chciało pokonać Jankesa. Pobiłem ich wszystkich. Wcześniej zacząłeś szkolić się na Marines. No, na to wygląda. A kiedy wysyłają cię do Wietnamu? Najpierw jadę do Camp Pendleton na przeszkolenie w walce partyzanckiej, więc pewnie potrwa to jeszcze kilka miesięcy. Od razu jak tam dotrzesz, musisz mi przysłać swój adres. Będę do ciebie pisała. Liczę na to, Merli.
Po szkoleniu w Camp Pendleton przetransportowano nas na Okinawę, a stamtąd do Wietnamu, gdzie zostałem przydzielony do 3. jednostki wodno-lądowej, wysuniętej na północ najdalej, jak to tylko było możliwe. Pierwszej nocy nie mogłem zmrużyć oka. Leżałem na swoim łóżku polowym, wsłuchując się w odległy ostrzał artyleryjski. Jak nigdy przedtem poczułem, że życie i śmierć to coś rzeczywistego. I po raz pierwszy dotarło do mnie, że będę musiał zajrzeć w oczy śmierci i piekłu. Były takie chwile w Wietnamie, kiedy leżałem za workami z piaskiem, modląc się i błagając Boga, by mnie ocalił. Ponieważ wiedziałem, że jeśli umrę, skazany jestem na wieczne potępienie. Paliłem się do walki. Kiedy jednak dwaj moi koledzy poszli na ochotnika na pierwszą linię, ja zostałem. Potem musiałem identyfikować ich zwłoki. Nigdy nie zapomnę bólu na widok ich zmasakrowanych ciał. W jednym z listów oświadczyłem się Merli, ale ona przestała odpisywać, więc pomyślałem, że musi być ktoś inny. A potem nadszedł styczeń 1968 roku i ofensywa Tate. Wraz z końcem ofensywy zakończył się też mój pobyt w Wietnamie. Zostaliśmy przewiezieni do Da Nang, gdzie weszliśmy na pokład cywilnego samolotu. Kiedy wystartował, radosnym wiwatom nie było końca. Rodzina odebrała mnie z lotniska w Pittsburgu. Dziwnym trafem Merli, która nie miała o mnie żadnych wieści, tego samego dnia zadzwoniła do moich rodziców, w nadziei, że nie rozpoznają jej głosu. Ale mama od razu ją poznała i oddała mi słuchawkę. Bill, kiedy wróciłeś? Dzisiaj. Martwiłam się. Wieści z Wietnamu były straszne. Przez 17 dni byłem w samym środku tego wszystkiego. Mówili, że zginęło 1000 żołnierzy. A po ich stronie jeszcze więcej. Byliśmy uziemieni, nie mogliśmy nawet pisać. Cieszę się, że tobie nic się nie stało i że jesteś już bezpieczny. Dlaczego przestałaś pisać? Ponieważ zacząłeś traktować to zbyt poważnie. A ja chcę skończyć szkołę i pójść na studia. A nie będę ci w tym przeszkadzał, Merli. Kocham cię. Ja też cię kocham, Bill. Tak się cieszę, że jesteś już bezpieczny w domu. Już tam nie wrócisz, co? Do Wietnamu? Nie. Ale przede mną jeszcze 2 lata służby. Mają mnie szkolić na instruktora musztry. To dobrze? Mam szansę na szybki awans, ale będę miał jakiś urlop. Kiedy możemy się spotkać? Choć byliśmy bardzo młodzi ze względu na nasze doświadczenie w Wietnamie, 5 czy 6 z nas skierowanych zostało do szkoły instruktorów musztry. Ukończyłem ją z wyróżnieniem, z 3. lokatą. Ale była też ujemna strona tej pracy. Codzienne szkolenie młodych ludzi w sztuce zabijania. Człowiek staje się zimną maszyną zamiast istotą ludzką. Przyznawałem się do religijności, ale byłem tak daleko od Boga, jak tylko człowiek może się znaleźć. I wtedy otrzymałem rozkaz powrotu do Wietnamu. I co zrobisz, Bill? Moja służba dobiega końca, więc wypisuję się z Marines. I co dalej? Chcę studiować. Myślałam, że twoje stopnie nie pozwalają ci na to. Dostałem 2 listów referencyjnych od moich dowódców i zostałem przyjęty na Uniwersytet Shippensburg. O, to całkiem niedaleko od miejsca, gdzie zamierzam studiować. Wiem, już to sprawdziłem. 2 godziny na północ. Będę mógł cię odwiedzać w weekendy. Wybrałem studia biznesowe, a Merli, która ukończyła liceum z wyróżnieniem, studiowała pedagogikę. Parę miesięcy później zaręczyliśmy się, podczas któregoś z naszych weekendowych spotkań wydawała się trochę nerwowa, a w końcu powiedziała coś, co zupełnie mnie zaskoczyło. Nie mogę za ciebie wyjść, Bill. Co? Kim on jest? Już ja się nim zajmę. Nie ma nikogo innego, ale w zeszłym tygodniu nawróciłam się. I nie mogę za ciebie wyjść, ponieważ ty nie jesteś zbawiony. Nie bardzo wiem, co to znaczy. Opowiedz mi. Oddałam swoje życie Jezusowi Chrystusowi
i muszę być posłuszna temu, co mówi Biblia i dlatego nie mogę za ciebie wyjść. Biblia mówi, że nie można iść w jednym jarzmie z niewierzącym, kimś, kto nie uwierzył w Jezusa i nie oddał mu swojego życia. Udawałem zainteresowanie jej nową wiarą i w kolejny weekend ponownie ją odwiedziłem. Słuchałem jej i uśmiechałem się, kiedy opowiadała mi o Jezusie, z nadzieją, że to pomoże uratować nasz związek. Ale tak naprawdę nic do mnie nie docierało. Kiedy mówiła o potrzebie zbawienia, myślałem o tym, co tak naprawdę chciałbym teraz robić. 3 tygodnie później przyjechała mnie odwiedzić. Robiłem wszystko, żeby pomyślała, że coś osiągnęła. Coś ci powiem, Merli. Pójdę z tobą do kościoła. Powiedz tylko do którego, a ja z tobą pójdę. Naprawdę? Masz książkę telefoniczną? Pójdziemy do kościoła tego samego wyznania, w którym zostałam zbawiona. Poznałam tam taką starszą kobietę, która powiedziała, że powinnam poślubić kogoś, kto jest chrześcijaninem. Mam, tam pójdziemy. Wolałbym raczej odpowiadać za cały skład amunicji, niż pójść do tego kościoła. Ale poszliśmy. Ponieważ dorastałem w kościele innego wyznania, musiała mi obiecać, że powie mi, co mam robić. Chciałem usiąść z tyłu, ale ona pomaszerowała do pierwszej ławki, więc poszedłem za nią, cały czas kłócąc się w duchu ze sobą. W końcu usiadła. Okazało się, że ten kościół ma poważne problemy. Pastor przeczytał kilka anonimów, jakimi był zasypywany, po czym gniewnie wyszedł. Wydało mi się to ekscytujące, ale Merli uważała inaczej. Bardzo ciekawe nabożeństwo. To znaczy od momentu, kiedy przeczytał ten list i wykrzyczał: Panie anonimowy, niech pan wyjdzie do przodu i rozmówimy się szczerze. Już miałem nadzieję, że będziemy mieli porządną drakę w stylu piechoty morskiej. No szkoda, że nikt się nie ruszył. Może tego anonima nie było? W głowie mi się to nie mieści. Teraz to już nigdy nie uwierzysz. Przykro mi, że jesteś rozczarowana, kochanie. Nie mogę za ciebie wyjść, Bill. Zrywam nasze zaręczyny. Kiedy nadeszła kolejna niedziela, pomyślałem, że może tym razem anonimowy autor listów się ujawni. A ponieważ cieszyła mnie każda awantura, nie mogłem sobie odmówić takiej okazji. Pojechałem do kościoła. I oczywiście sytuacja się powtórzyła. Normalny człowiek nigdy by tam nie wrócił. Ale Bóg wiedział, że tym, co lubię najbardziej, jest walka. Chodziłem więc do kościoła z absolutnie niewłaściwych powodów, ale przy okazji słuchałem młodego pastora, który właśnie ukończył szkołę biblijną. Mówił o Bożej miłości do człowieka i ciągle powtarzał: jeśli nie jesteś zbawiony, pójdziesz do piekła. Wiedziałem, że ma rację. 3. niedzielę dotychczasowy pastor zrezygnował, a ten młody jego asystent został wybrany do tymczasowej posługi. Moi drodzy, musimy wszystko to jakoś uporządkować. Dziś wieczorem będziemy mieli spotkanie dla diakonów. Nie miałem pojęcia, kto to taki diakon, ale słyszałem o diakonie Jonesie, piłkarzu, który lubił się bić. Zauważyłem, że wszyscy mieli ze sobą Biblię. Wydobyłem więc wielką rodzinną Biblię ze strychu, odkurzyłem ją i poszedłem na to spotkanie. Kiedy wszedłem bocznymi drzwiami z tą ogromną księgą, wszyscy diakoni siedzący w pierwszym rzędzie popatrzyli na mnie ze zdziwieniem, ale nikt mnie nie wyrzucił, więc usiadłem z tyłu. Wszedł kaznodzieja, zauważył mnie i zaczął coś szeptać do jednego z diakonów. Kto to jest i co on tam robi? Nie wiem. Od kilku tygodni przychodzi do kościoła, ale nie sądzę, żeby był zbawiony. Przepraszam pana. Mógłby pan zejść ze mną na dół? Myślałem, że idziemy, żeby się rozprawić. A ponieważ nigdy nie uciekam z pola walki, poszedłem za nim. Ale kiedy zeszliśmy na dół,
On otworzył Biblię. Czy wiesz, że jesteś grzesznikiem? Nikt nie musi mi o tym przypominać. Oczywiście, że wiem. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że kiedy grzeszysz, chwała Boża oddala się od ciebie? W liście do Rzymian, rozdział 3, wiersz 10, czytamy: jak napisano, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Właściwie to nigdy nie czytałem Biblii. Biblia mówi, że tylko istoty doskonałe mogą wejść do nieba i że wśród ludzi takich nie ma. Z tym się zgodzę. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. To wspaniały dar Billy. Masz pracę? Owszem. Kiedy otrzymujesz pieniądze, to co to jest? Wypłata za moją pracę. Czyli rozumiesz, że tak samo otrzymasz zapłatę za swoje grzechy, a tą zapłatą jest śmierć. Wszyscy umierają raz, ale nie o tym tu mowa. Tu jest mowa o śmierci duchowej. Zapłatą za grzech jest śmierć duchowa. To piekło na całą wieczność. Ale jest też Boży dar. Co jest tym darem? Życie wieczne. I on jest za darmo. Dostępny przez Jezusa Chrystusa i za Jego sprawą. Zrozumiałeś. W liście do Efezjan, rozdział 2, wiersze 8 i 9 czytamy: albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Nawet nasza zdolność do wiary jest darem od Boga. Przez całe lata myślałem, że można sobie zapracować na niebo. Nie. Biblia mówi: zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy, lecz dla miłosierdzia swego, przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. Co mam zrobić, pastorze? W liście do Rzymian, rozdział 10, wiersze 9 i 10 jest napisane: bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Po prostu powiedz Bogu, że chcesz być zbawiony. Tego wieczoru po raz pierwszy w życiu miałem modlić się inaczej niż wyuczoną modlitwą. Byłem tym przerażony. Pastor poprowadził mnie w wyznaniu grzechów, a potem poprosiłem Jezusa, żeby mnie zbawił. I On to uczynił. Kiedy podniosłem głowę, wiedziałem, że jestem zbawiony. Kiedy przyszedłem do domu, byłem zbyt podekscytowany, by zasnąć, więc zadzwoniłem do Merli. Halo? Merli, zgadnij, co stało się dziś wieczorem. Co takiego? Zostałem zbawiony. Naprawdę? No przecież bym cię nie okłamywał. Opowiedz, jak to się stało. Chodziłem nadal do tego kościoła, do którego mnie zabrałaś. Miałem nadzieję, że w końcu dojdzie do jakiejś poważnej awantury. Ale w końcu pastor odszedł z kościoła, a jego następca zwołał spotkanie diakonów. Nie wiedziałem, o co chodzi, ale też poszedłem. Ten nowy pastor pokazał mi wiele wersetów w Biblii, a ja prosiłem Boga, żeby mnie zbawił. Tak się cieszę. Ja też. Bill, wiesz, co to oznacza, prawda? Że teraz będziemy mogli się pobrać? Oczywiście. No, nareszcie! Następnego ranka pojechałem do mojej siostry i rozmawiałem z nią i jej mężem. Powiedziałem im, żeby usiedli, po czym, używając adresów, które w notesie wypisał mi diakon, przeczytałem im wiersze, które doprowadziły mnie do zbawienia. W ciągu tygodnia obszedłem całą rodzinę i przyjaciół, namawiając ich, by poszli z nami do kościoła i przyjęli zbawienie. W niedzielę usiedliśmy wszyscy razem z przodu, zapełniając 3 rzędy. Kiedy po kazaniu pastor zapytał, czy ktoś chciałby przyjąć zbawienie, nikt nie zareagował. Organista zaczął ostatnią zwrotkę, więc postanowiłem działać. Podszedłem do pierwszej ławki, wstrzyknąłem palcami i powiedziałem: pierwszy rząd wychodzi.
posłusznie zeszli za diakonem do piwnicy. Drugi rząd wychodzi, idziemy. A teraz trzeci. Tego ranka wszyscy, którzy przyszli ze mną, wyznali wiarę w Jezusa. Byliśmy wzruszeni, a Bóg był miłosierny. On wiedział, że kieruje mną niewinna pasja, by wszyscy, których znam, zostali zbawieni. Ale moich rodziców, wujka i ciotki tego dnia z nami nie było. To bardzo leżało mi na sercu, zwłaszcza postawa ojca. Skąd to całe twoje zainteresowanie religią, Bill? To przez Merli. Ona nie poślubiłaby niewierzącego mężczyzny. Ja też musiałem się nawrócić, żeby twoja matka zgodziła się wyjść za mnie, ale aż tak mnie to nie pochłonęło. Tato, ty zewnętrznie dopełniłeś tego, czego wymagali od ciebie ludzie. Ale to nie jest droga do zbawienia. Żeby zostać zbawionym, musisz być posłuszny Słowu Bożemu. Religia nie bardzo mnie interesuje, synu. Ja nie mówię o religii, tato. Ja mówię o osobie, o Jezusie Chrystusie. On jest fantastyczny. Cieszę się, że znalazłeś coś, co cię uszczęśliwia, ale ja tego nie potrzebuję. Nie pójdziesz do nieba, tato. A ja nie chcę, żebyście ty i mama spędzili wieczność w piekle. A jak sprawiedliwy Bóg mógłby dopuścić do czegoś takiego? On tego nie chce. Dlatego posłał na krzyż swojego jedynego syna, żeby zapłacił karę za nasze grzechy. Jak by ci się podobało, gdybym ja oddał życie, żeby kogoś uratować, a on by tym wzgardził? To jego wybór. Dokładnie tak. Bóg daje nam wybór, ale niebo należy do niego, więc to on ustala zasady. I mówi, że niebo jest darem, który otrzymujesz, przyjmując Chrystusa. Nie możesz zapracować sobie na niebo dobrymi uczynkami, ani chodząc do jakiegoś kościoła. Dobry argument, Bill. Więc chodźcie ze mną do kościoła w następną niedzielę. To Wielkanoc. Świętujemy Jego zmartwychwstanie. W niedzielę wielkanocną wszyscy, mama, tata, ciotka i wujek, a nawet ich dzieci, a moi kuzyni, wszyscy poszli z nami do kościoła i wszyscy przyjęli zbawienie. Cała moja rodzina uwierzyła w Jezusa w ciągu pół roku od mojego nawrócenia. Czy to nie wspaniale? W sierpniu Merli i ja wzięliśmy ślub i oboje rozpoczęliśmy studia w szkole biblijnej, w trakcie których Bóg powołał mnie do nauczania. Pan dał nam czworo cudownych dzieci, które wszystkie mu służą. Dziękuję Bogu za Merli, jej charakter i konsekwencje w postanowieniu, by nie wychodzić za mąż za człowieka niezbawionego. Teraz ma męża, który jest kaznodzieją, dzięki czemu tak wielu ludzi mogło przyjść do Chrystusa. Bóg jest wierny. W programie numer 3012 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy prawdziwej historii Billa Berensa. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na twój telefon. Jeśli zainteresował cię nasz program, skontaktuj się z nami. Zaglądnij do internetu na stronę www.szukającboga.pl. Tam znajdziesz formularz kontaktowy. Na pewno odpowiemy. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych. Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois, 6605. Telefon 312 922 1462.